No akurat tak się złożyło, że w poprzednim sezonie korona szczególnie na swoim stadionie dała nam się we znaki, ale nie nazwał tego kontrą, po prostu naszą słabszą dyspozycją, bo na pewno dzisiaj nie pokazaliśmy tego, co sobie zakładaliśmy, to znaczy co chcieliśmy grać. Nie wyszedł nam ten mecz w pierwszej połowie, tracimy dwie bramki, nie strzelamy żadnej, także nic dodać, nic ująć. W drugiej połowie staraliśmy się, ale nie mieliśmy zbyt wielu okazji do strzelenia bramki, a korona wręcz przeciwnie, mogła nam strzelić jeszcze co najmniej jedną bramkę. Znaczy, to jak zareagował trener, to jest nasza prywatna sprawa w szatni, bo takie rzeczy nie wychodzą na zewnątrz. Na pewno nie było spokojnie, bo nie mogło być przy rezultacie 2-0 do przerwy. Chcieliśmy się pozbierać przede wszystkim w pierwszych 20 minutach. Mieliśmy plan, żeby strzelić bramkę kontaktową, która może by jakoś odmieniła losy tego meczu. No, nie udało się. Korona, tak jak mi pan powiedział teraz, zdaniem trenera i moim też, kontrolowała przez całe spotkanie przebieg jego na boisku, także no, należy się z tym zgodzić. Ciężko nam się grało i ciężko nam się będzie grać w każdym meczu, bo nikt przed sezonem nie powiedział, że my jesteśmy jakimś faworytem w drodze o mistrzostwo, ani w drodze o tą pierwszą ósemkę. My w każdym meczu musimy udowadniać i po prostu dawać siebie 110%, żeby zasłużyć na zwycięstwo. No, jak pokazuje początek tego sezonu, bo te zwycięstwa nie jest łatwo, szczególnie na wyjeździe, bo zespoły się doskonale pod nas przygotowują. Nie jesteśmy już klubem, czy to zespołem anonimowym i trzeba jak najszybciej z tego wyciągnąć wnioski, nie wiem, coś zmienić w treningu, czy po prostu więcej potrenować, no zacząć od siebie, po prostu coś zmieniać i na pewno przyjdą tego rezultaty, także my się nie załamujemy, patrzymy optymistycznie w przyszłość, bo nie może być inaczej. Jest to początek sezonu, jeszcze wszystko można nadrobić. Im szybciej z takiego meczu wyciągniemy wnioski, tym łatwiej nam będzie o zwycięstwa w przyszłych meczach.